Dzień dobry. Mam wielki zaszczyt zostać jako uczestniczką, jako lektorką szkoły letniej i powiem tak szczerze, że to jest mój debiut taki wykładowcy w szkole letniej i bardzo, bardzo się cieszę, że dostałam zaproszenie, a jeszcze więcej ucieszona, że z tego, że to naprawdę ten nasz projekt ruszył, mimo tego wszystkiego, co mamy razem ze wszystkimi po 24 lutym. Temat mojego wykładu o Polakach w Charkowie, szkic historyczny. To tak najpierw skupimy się na Polakach, którzy w XIX, na początku XX wieku zamieszkali w Charkowie. Ja jeszcze powiem, że jestem stypendystką programu Polonista od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i w tej chwili realizuję ten program na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I jestem tutaj od połowy stycznia. Zajmuję się takimi różnymi rzeczami, które też tak by związane i z tym biegiem wojny i staramy się coś zrobić dla naszych uchodźców, a raczej dla maleńkich uchodźców, dla tych małych Ukraińców, wojna, których chciałam pokrzyżować ich dzieciństwo. No i tak po kolejno szybciutko mam 104 slajdy. Mam nadzieję, że zdążę w 1,5 godziny złożyć te wszystkie to tak to złożyć do jednego worka tu swoją wiedzę, a jeżeli ja tak szybciej to zdążę wszystko powiedzieć, to pogoda jest piękna i można pójść pospacerować. I to zacznę od tego, że o co dzisiaj porozmawiamy. Najpierw o Charków jako stolica Ukrainy Słobodzkiej, ale tak króciutko, bo wszystko o Charkowie znacie, a nawet o wiele lepiej ode mnie, prawda? A pierwsze relacje miejscowych Ukraińców Charkowa z Polakami i troszeczkę teorii. No, na wykładzie oczywiście musi być, chociaż odrobina tej teoretycznej wiedzy, którą ściągla z takich mądrych książek. Trzecie to fale polskiej emigracji do Charkowa, kluczowe uczestnicy i wybitne sylwetki. No, historię poznajemy przez los człowieka, prawda? I te losy innym razem bywają takie to ciekawe, takie straszne te losy, że innym razem dziwię się, kiedy ja coś piszę o tym słynnym Polaku lub Polce, jak to ten człowiek zdążył przeżyć to wszystko, co spadło na niego. I czwarty, pamięć o Polakach w Charkowie. Jaka jest zachowana pamięć o tych Polakach, które można nawet powiedzieć 2 stulecia temu mieszkali w naszym mieście? I to ja tak powiem, taki gra losu, że więcej niż 20 lat zajmowała się tematem uchodźcem I wojny światowej. I co się zdarzyło się z początkiem wojny? I ja tak obserwuję, to jest taki straszny laboratorium, do którego badacz, uczony został po prostu rzucony. I to, co było w czasach I wojny światowej, to jest podobne. Te wszystkie procesy, to co było więcej niż 100 lat temu, to jest podobne do tego, co my mamy teraz, co my wszyscy teraz przeżywamy. I to jest takie moje prace poświęcone uchodźcom I wojny światowej, socjalnej polityce ukraińskiego państwa Pawła Skoropadzkiego. Ja tak powiem, że to jest taka moja rozprawa doktorska, że w 1918 roku dzięki takim milionu karbowanców, które wydało państwo ukraińskie hetmana Pawła Skoropadzkiego, dużo polskich uchodźców, którzy w czasach I wojny światowej trafili w miasta, miasteczka lub na wsi ukraińskie, to zdążyli wrócić do domu, do Polski. I jeszcze tak, to taka duża okładka, a Europa, nie będę mówiła po angielsku, bo jest angielski to, co chiński dla mnie. To tak, Europa w ruchu, uchodźcy
I wielka wojna. To jest taki był mój projekt, mój pomysł. To była taka wisienka na torcie. W 2013 roku obroniła habilitację o uchodźcach I wojny światowej. I to tak skontaktowała z profesorem Gatlerem i zrobiliśmy taki wniosek do Brytyjskiej Akademii Nauk i spełniło się marzenie studentki zobaczyć Manchester, a jeszcze więcej zobaczyć Londyn. To jest tak. To było naprawdę bardzo ciekawe wrażenie i jeszcze było takie dobre wrażenie dla moich kolegów, które w 2015 roku przyjechali na Ukrainę i też by obserwowali to już tak początek tej, prawda, tej hybrydowej wojny, ale Charków to też przyjął dużo uchodźców z Donbasu i tak moje szereg jeszcze innych książek i jeszcze bardzo się jestem ucieszona, że wspólnie z swoimi kolegami z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie ułożyliśmy taki album różnych fotografii i wierszy mimo tego o polskich uchodźcach w czasach I wojny światowej na terenie całego Imperium Rosyjskiego. No i tak króciutko, czym ja zajmuję się. A w tej chwili to realizuję program Polonista, organizator NAWA w Warszawie, a też tak w toku projekt z Polską Akademią Nauk, z Archiwum w Warszawie i tytuł projektu badawczego wybitny polski naukowiec Leon Cynkowski Per Aspera Ad Astra, bo w tym roku ukaże się 200 lat od urodzin tego uczonego. A jeszcze jestem zaangażowana w projekt, taki leksykon online o kulturze i historii Niemców w Europie Wschodniej, do którego złożyłam taki duży artykuł o charakterze encyklopedycznym o Charkowie. I bardzo ciekawo, że złożyłam jego na początku grudnia i w tym leksykonie ukazało się takie zdanie, że ten artykuł został złożony przed początkiem wojny i oczywiście, że żadnej informacji o wydarzeniach w Charkowie po wojnie. Tu już mam 230 prac naukowych, różne to monografie, tu dużo tych artykułów w różnych takich państwach: Bułgaria, Wielka Brytania, Łotwa, Litwa, Polska, Niemcy, Stany Zjednoczone, Japonia, Francja, no i Rosja do 2014 roku. No to czym zajmuję się, taki, jak ja zawsze mówię, praktykując profesor, który oprócz zajęć ze studentami, to tak w czasie wolnym pisze takie książki, artykuły, wyjeżdża na konferencje, no i tak jeszcze troszeczkę pracuje w różnych archiwach. I to takie moje okładki z tych książek. A wracając do tematu naszego wykładu, Polacy w Charkowie, szkic historyczny, to zawsze nam jest ciekawo, od czego to wszystko zaczyna się, prawda? Jeżeli tak patrzymy na wykładowcę, to my też tak zawsze troszeczkę nam ciekawo, kim on jest, czym on zajmuje się. No ja też kiedyś była studentką. I to 2012 rok, chyba 10 lat temu, w Charkowie był przepiękny Euro 2012 i to wspólnie z konsulatem zrobiliśmy taką mapę Polacy na mapie Charkowa. Moje takie okres mojej pracy to byli polscy architekci i to pamiętam, jak zimą, w lutym było bardzo tak zimno, a ja biegałam przez różnymi ulicami i robiła zdjęcia tych budynków. I to tak ukazała się taka mapka, a również była jako autorka artykułów, a w ostatnich trzech była naukowym redaktorem polskiego almanachu, polski almanach. I kiedyś, kiedy był pan ambasador Henryk Litwin, ambasador polski na Ukrainie, przyjechał do Charkowa i zwiedzał takie polskie zbiory w bibliotece Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Karazina, to do pani dyrektor biblioteki, pani Iryny Żurawlowej, powiedział, że to jest prawdziwa encyklopedia Polonii na Ukrainie, bo żaden okręt konsularny nie posiada takiego 10 tomów, gdzie skupiono dużo historii o Polakach, o różnych wydarzeniach związanych z polsko-ukraińską historię. W 2015 roku, to już jak była jako pomysłodawca, zrobiliśmy takie też sympozjum 1915 rok, wojna, prowincja, człowiek, ukraińsko-polskie akcenty. Co się robi, kiedy już
Wojna toczy i toczy już cały rok. To też było świetne wydarzenie. W 16 roku zrobiliśmy taki międzynarodowy, a raczej to ukraińsko-polski sympozjum, ukraińsko-polskie wizje architektoniczne. I to na górze piękne zdjęcie. Nic się nie dzieje bez przyczyny, prawda? Jeden krok to jest wielka droga. Na tym zdjęciu pani dziekan Joanna Kucharzewska, profesor, która w tej chwili jest moim opiekunem naukowym na tej programie, i profesor Jerzy Malinowski, który jest recenzentem mojego słownika Wybitni Polacy i Charków. To każda taka znajomość, poznanie jakiegoś człowieka, to zawsze coś, dla czego nam to coś daje. I to właśnie moja praca, moja taka, jak to, mój dorobek, te moje słynne słowniki, jak Wybitni Polacy i Charków, który ukazał się w 2018 roku w języku ukraińskim, a potem został przetłumaczony na język polski. W 2020 roku powstała jeszcze nowa książka, to Placówki dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie, historia i współczesność, i również 5 kalendarzy o wybitnych Polakach, o polskich artystach, o polskich naukowcach, o polskich lekarzy i weterynarzy, i 5 kalendarz poświęcony polskim kobietom. I powiem szczerze, a wybraliśmy 12 kobiet do każdej strony kalendarzu, a to był okres 19, początek XX wieku, kiedy światem rządzili mężczyzny, i znaleźliśmy tylko 11 kobiet, a 12 strona to ja już pokażę, jakby kogo znaleźliśmy, żeby umieścić na grudniową stronę. I jeszcze tak, w 2018 roku ukazał się mój taki tomik wierszy Koraliki z Krakowa, namestyny z Krakowa, który był ułożony podczas mojego pobytu na stypendium Tezaurus Polonie w 2016 roku. To dzięki temu słynnemu stypendium, który trwał 3 miesiące, tu ja zdążyłam zwiedzić dużo miast polskich, ale nie po prostu, żeby tak spacerować i coś tam oglądać, jeść ciasto i wypić kawę. Oczywiście, że nie. Pracowałam w bibliotekach, archiwach i zbierała te różne materiały na słownik o wybitnych Polakach w Charkowie, który został sfinansowany przez Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Charkowie i Polski Instytut w Kijowie. I to mój kolejny stypendium, raczej to nagroda, nagroda imieniu Iwana Wykowskiego, który dostałem w 2017 roku. Fundatorem tej stypendium dla ukraińskich badaczy, no już naprawdę Polska wspiera Ukrainę nie tylko od 2020 roku, od początku wojny, a ciągle to chyba od 1991 roku, bo to Polska była pierwszym państwem, które uznało niepodległość Ukrainy. I to ja dostałam też takie 2 staże naukowe do tej nagrody. Byłam na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Uniwersytecie Marii Sklodowskiej-Curie, i mam taki przepiękny list od, no tam było nas tak koło 10 tych uczestników tej programy, od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, bo ten program pod honorowym patronatem pana prezydenta Polski. Jeszcze powiem, jeszcze jeden kolejny, taki bardzo wzruszający projekt. Projekt poświęcony książeczkom, książeczkom dla dzieci z Ukrainy, które po prostu zostali jako małe uchodźcy. I tutaj mamy te, i w Toruniu tych dzieciaków, no chyba na całej Polsce te nasze maluchy, i Polska została takim azylem, takim jak to, przytulnie spotkała tych dzieci. Jeżeli to zobaczymy na zdjęciu, to zdjęcie w Płocku, i wspólnie z doktorem Marcinem Lutomirskim, który jest redaktor książki, pan Filip Pręgowski, który pracuje na Wydziale Sztuk Pięknych, to zrobiliśmy taką przepiękną książeczkę. Ja była zaangażowana, to też jak to taki debiut, była jako tłumaczka tych wierszy dla dzieci, i to wszystko dzięki wsparciu, raczej to pomysłu pana rektora uniwersytetu, pana profesora Andrzeja Sokali. I to tutaj umieszczono takie zdjęcie. I Stanisław Jachowicz, Piesek i biedny koteczek.
Pesek i biedny kotek. Spotkał raz piesek koteczka biednego i tymi słowy przemawia do niego. Żyli my z tobою kiedyś u niezgodzie. Usе te minulo, ty w skrócie i głodzie. Oto najlepsze daję ci kosteczki, mięsa kawałek i trochę bułeczki. Jesz, kotyku biedneńkiej, mój druże, i pamiętaj, pesek tobie dopomoże. I ten, co warczy, potrafi być tkliwy. Nie pytaju niczego, baciu, nieszczęsnym ty je. Dochód ze sprzedaży tomiku zostanie przeznaczony na druk bezpłatnych egzemplarzy dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Link znajdziesz w opisie filmu. Ja tak powiem szczerze, że naprawdę to takie wielkie wzruszenie, spotkanie z tymi małymi Ukraińcami, kiedy pytasz skąd jesteś, on odpowiada to dziecko, że jestem z Charkowa i dostaje to książeczkę. I ja tak myślę, że sobie to ta książeczka, która będzie z dziećmi, kiedy oni zostaną dorosłymi. Oni będą pokazywali swoim dzieciom i to jest naprawdę wielka taka pamięć, bo ja nawet tak powiem tak prywatne takie historie rodzinne. Mój pradziadek w 1918 roku wrócił z pierwszej wojny światowej z dalego Petrograda i przywiózł dla mojej babci bajki Puszkina. I to jest naprawdę było dla dziecka to takie duże wrażenie, ale naprawdę te wierszyki to jest takie to, co nas łączy w tych strasznych czasach. I to już wracamy się do Charkowa i to jest tak Charków, to nasza przepiękna Słobodenszczyzna i co się w to już tak zawsze na wszystkich takich prezentacjach ja stawię taki filmik o Charkowie, to ten taki mały filmik, który prezydent Wołodymyr Zełenski ten filmik pokazywał, tak? Pokazywał kongresmenów Stanów Zjednoczonych. Chyba to była tak połowa marca. This is Kharkiv. Oh, sorry. This was Kharkiv. This was Vyazivka. Built in 1862. This was the Svyatohirsk Cave Monastery, 1526. Bombed. Our national heritage is being exterminated. Since the beginning of the Russian attack in Ukraine, 90 children were killed and approximately 100 were injured. Civilian casualties on March 14 is about 2,357 deaths. Only in Mariupol, one city. This is my country, my people, right now, while we are speaking. Każda wojna w każdym stuleciu, ona produkuje taki straszny swój wynik. Te ludzie, którzy po prostu pozostają bez swojej ojczyzny. Profesor Jan Maria Piskorski w swojej książce Wygnańcy, którą miała wielki zaszczyt recenzować tę książkę, on napisał tak: odkąd istnieje homo sapiens, istnieje też homo migrans. Pisał w swojej książce Wygnańcy profesor Jan Maria Piskorski z Uniwersytetu Szczecińskiego. A ja jeszcze dodam taką rzecz. Profesor w swojej książce, ja tak umieściła tego bociana, on taki przywodzi, tak jakby to porównaje człowieka i ptaka, który wylatuje z swoich miast rodzinnych i wraca do domu. I on pisze z tego, że człowiek po prostu może nawet nie wrócić i nie spotkać się z rodziną. Ja tak powiem szczerze o sobie, że ja jestem tutaj, a moje dziecko u babci na Ukrainie. Ona jest studentką pierwszego roku studiów europeistyki na Uniwersytecie Karazina. Ale ja też tak, Pan Bóg trzyma w naszych rękach. Dzięki temu, że jej babcia mieszka w obwodzie poltawskim, to ona teraz jakby to troszeczkę bezpiecznie, ale za 60 km mamy miasto Kremenczuk, które jak to ciągle bombarduje, mamy Poltawa i jak to dziecko zawsze mnie uspokaja, mama, jeżeli będzie ta rakieta, to ona nie trafi do naszej wsi, bo nie mamy żadnego takiego obiektu. To ja też jakby to czuję się niezbyt dobrze, bo ja jestem tutaj, dziecko tam, ale dzięki temu, że mamy XXI wiek, wiek, który musiał być po prostu bez żadnej wojny, a my mamy tę wojnę.
ale mamy to jest tak, jest to też takie szczęście, że mamy to ciągle te nasze przepiękne te telefony i mamy ciągle kontakt, prawda, z rodzicami, z dziećmi, z babcią i też my możemy nawet tę swoją kotkę obejrzeć, która teraz już u sąsiadów mieszka w Charkowie. No to jest wojna i musimy po prostu to wielko, straszno, czarno wodę przeżyć, zwyciężyć dzięki naszym siłom zbrojnym, które już to biją i biją te rosyjskie magazyny. I to już wracamy do Polonii. Co to jest takie przepiękne słowo Polonia, Polonia Charkowa, Polonia na całym świecie? To jest taki ogół Polaków mieszkających poza granicami Polski. I jeżeli już wiedzieć, zobaczymy to mapę, to chyba w każdym kraju, niemal na każdym kraju na całym świecie to dużo Polaków, jak to Ukraińcy, ta ukraińska diaspora, dużo ich w Stanach Zjednoczonych, w różnych państwach europejskich, w Południowa Ameryka, to dzięki słynnym Polakom w państwach Ameryki Południowej i to budowali koleje, budowali słynne budynki, no dużo zrobili się, jak to Ukraińcy dużo zrobili dla Ameryki Północnej, czyli dla Kanady, to wielu Polaków dołączyli się jakby to do powstania tego państwa, dużego państwa w Ameryce Południowej, które była Brazylia. I to tak zobaczymy, że jak to dużo Polaków rozsypano na całym świecie, ale czuję się jakby to mieszkańcy jednego wielkiego państwa i to tak było tak wymyślone, taki przepiękny termin, jak to brzmi Polonia. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Adam Walaszek, który pod kierunkiem którego była taka ułożona duża, gruba książka Polska diaspora, on pisał tak. Skąd się brała się ta Polonia, prawda? Z jakich przyczyn, z jakich powodów Polacy wyjeżdżali i tak rozsypali się jak groszki po całym świecie. Władzy, grupy rządzące, przyczyny, kto jest tam niepoprawny, okupanci, politycy i ideolodzy wyrzucali ludzi z ich ojczyzn, nieistotnie prywatnych czy ideologicznych, z kosmosu ich własnego państwa. I człowiek został zmuszony porzucić swoje ziemi ojczyste i wyjechać za granicę. I to jest Polonia, w jaki sposób była ufundowana. To jest utrata niepodległości państwa polskiego przez państwa sąsiadzkie, przez te mocarstwa. Pierwsza to jest taka grupa, która tak by złożyła to jedną część Polonii. To ludność gubernii polskiej, która po trzech rozbiorach stała częścią imperium, tak zwany zabór rosyjski, był zabór austriacki, był zabór pruski i był zabór rosyjski. Druga to uczestnicy powstań listopadowego i styczniowego, którzy mając status zesłańca przybyli do Rosji i często zostawali tam na zawsze. I trzecia grupa to Polacy, którzy już po rozbiorach z własnej woli przybywali i osiadali na terenach cesarstwa. I to tak zobaczymy mapy Polski i te rozbiory Polski. Po ostatnim rozbiorze 1795 roku na 123 lata Polska zniknęła z mapy Europy. I to z Charkowem związanie imiona takich Polaków naprawdę z nazwiskami, których kojarzy się Polska na całym świecie. Chyba to jest Józef Piłsudski, Janina Lewandowska, Romuald Traugut, Henryk Siemiradzki, Leopold Staw, Adam Mickiewicz i wszyscy te ludzie związani z Charkowem. Józef Piłsudski studiował jako student, Janina Lewandowska jedyna kobieta, która była zamordowana w Lesie Katyńskim przez Armię Czerwona, urodziłam się w Charkowie, Romuald Traugut, dyktator styczniowego powstania jakiś czas pracował w Charkowie, Henryk Siemieradzki dużo czasu spędził w Charkowie, o nim troszeczkę poniżej, Leopold Staw, który jest uważany za poeta trzech pokoleń w latach I wojny światowej i jako uchodźca trafił do Charkowa. Adam Mickiewicz swego czasu też był w Charkowie.
A ja kiedy układałam ten swój słownik, to ja tak zauważyłam, że można tak zrobić takie losy ojcy i dzieci, córki lub synowie, to wśród nich tak można tak wyodrębnić Józef Dowbor-Muśnicki, generał, przywódca armii. W 1908 roku został skierowany do sztabu 10 Korpusu w Charkowie, a 22 kwietnia 1908 roku urodziło się trzecie dziecko, córka Janina, pilot i oficer Wojska Polskiego. No jak ja już powiedziałam, że jedyna kobieta, która została zamordowana w Katyniu i jej poświęcona co na 10 strona kalendarzu o wybitnych Polkach w Charkowie. Oprócz tych Polaków z nazwiskami, nazwiska których znane naprawdę na całym świecie, w Europie, jest taki duży szereg Polaków, który po prostu, a nawet nieznany dla polskich moich kolegów, dla polskich badaczy, i to ale ty Polacy dokonali tak dużo dla rozwoju Charkowa, dla mieszkańców Charkowa, bo oni pracowali jako lekarze, jako architekci, jako nauczyciele, jako profesorowie na miejscowym uniwersytecie, fotografy, muzycy, to oni to po prostu robili ten życie miejscowej ludności Charkowa lepszym, bezpieczniejszym i takim troszeczkę, które można powiedzieć tak, więcej europejskie miasto. Wśród nich to jest taki architekci Bolesław Cybis, Wiktor Wyliczko, Jerzy Poluta, profesor Uniwersytetu Weterynaryjnego, Julian Penski, słynny lekarz, a nawet wynalazł igłę, które do tego czasu, kiedy robię tam operację na wątrobie, to ta igła jest uważana za igła Penskiego. A słynny lekarz Władysław Frankowski, wybitny fotograf Alfred Fedecki, muzyk, kompozytor, pedagog Sergiusz Bortkiewicz, który uznany za ostatniego romantyka. I ciągle mamy takie sytuacje z jego budynkiem Sumska 28. No myślę, że to ten budynek też zostanie ucalony, uratowany. I Konstancy Korski, kompozytor, wykładowca, bardzo taki znany działacz Polonii Charkowskiej. Mimo tego, że powiem, że oni byli taki słynny profesorowy, słynny jakby to pracowniki w swojej dziedzinie, oprócz tego oni byli jeszcze dość aktywni uczestnicy miejscowej Polonii Charkowskiej. Dwa Polacy mieszkali tak w różnych czasach w Charkowie i dzięki którym powstali wyższe uczelnie. To grabia Seweryn Potocki, dzięki któremu powstał Uniwersytet Cesarski, czyli współczesny Uniwersytet Narodowy imieni Wasyla Karazina. Badałam dużo takich materiałów źródłowych, pisałam kilka takich artykułów o słynnych profesora, który zapraszał Potocki, i ja to już powiem, że on dokonał tak dużo, że nawet uniwersytet mógł być jego imienia. Bo dzięki temu Sewerynu Potockiemu, myślę, że powstał ten uniwersytet. Inny Polak to Napoleon Halicki, dzięki któremu w 1851 roku w Charkowie powstała druga uczelnia wyższa. I wiecie, co to było? To była wyższa szkoła weterynaryjna, która od 1839 roku powstała też w Charkowie przez jeszcze jednego Polaka, Karola Wiszniewskiego. I w tym czasie, od 1851 roku, ta szkoła była podporządkowana Ministerstwu Edukacji Imperium Rosyjskiego. A to znaczy, to była po prostu uczelnia wyższa. I od tego czasu w Charkowie istniało dwie uczelnie wyższe, do powstania których dołączyły się dwa słynnych Polacy. Charków to jeden ze ośrodków koncentracji Polaków w komfortowej przestrzeniu, w
które mogli się realizować w profesjonalnej działalności, stworzyć przyjazne warunki życia dla siebie i swoich rodzin, a także w dużym stopniu zaspokoić potrzeby duchowe i religijne. Jeżeli to zauważycie przez rzekę most, który wybudowany przez polskiego architekta Bolesława Michalowskiego. Powiem tak, przez niego zostało zaprojektowano i wybudowano 8 mostów. Jeżeli by nie Michalowski, robimy taki wynik, to charkowiacy to po prostu mieszkali jedni na jednej stronie rzecy, a inni na innej i po prostu tak by było. I tu jest taki też jeden z budynków, który też zaprojektowany przez Bolesława Michalowskiego. No i Charków jako stolica Ukrainy Słobodzkiej. Ale myślę, że studiowali ten kurs charkowszczyznawstwo, tak? I to wiecie, co to jest dzikie pole. Bardzo się jest mi ciekawo, że Guillaume Levasseur de Beauplan, kiedy ułożył to swoją mapę Ukrainy, to napisał tylko po polsku dzikie pole. To jest taka twierdza Charkowa i to jest taka też jakby to Charków w połowie XVII wieku. Tak, moje dzikie pole. A profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Artur Kijas, napisał taką książkę Polacy na Uniwersytecie Charkowskim. I w tej książce on napisał tak, to jest taka przepiękna panorama Charków w XVIII wieku. I tak pisał on, Charków od początku miało też charakter otwarty, czyli dużo obcokrajowców mogło w XVIII wieku przyjechać do Charkowa i zamieszkać. Co było z Polakami? Profesor Kijas powiedział, że możemy tak zrobić jakby to trzy etapy, jak to przybywała ludność polska do Charkowa. Na przykład pierwszy to czas nieorganizowanego, a nawet niekiedy przypadkowego napływu do miasta Polaków. Takie pojedyncze przypadki, pojedynczy ludzie przybywali lub na stałe, lub czasowo do Charkowa. Czas pewnego rozproszenia żywiołu polskiego w Charkowie, no jest tak troszeczkę więcej, no chyba jakby początek XIX wieku. I trzeci okres to obejmuje zorganizowane działania kolonii charkowskiej dla wspólnego dobra mieszkających w mieście Polaka. No to już tak, to jest tak połowa chyba XIX wieku. Tak, i to jest jeden z moich artykułów Polonia Charkowa w XVIII-XIX wieku. I tu ja piszę dla swoich polskich czytelników, co to jest Ukraina Słobodzka, Słobodzianszczyzna. Ta nazwa pochodzi od formy osiedla Sloboda. To zaś od słowa swoboda, inaczej mówić Ukraina Słobodzka, to jest oznacza wolna Ukraina. To ja zawsze, kiedy robiłam takie, prowadziłam taki kurs krajoznawstwa Słobodzianszczyzny, w tych czasach jeszcze tam od 2002 roku prowadziła i w tych czasach, kiedy już to też było bardzo trudno z językiem ukraińskim w Charkowie, to ja do swoich studentów zawsze mówiła, zobaczcie, Ukraina Słobodzka, to ten termin sloboda, jakby to wioska, na wiosce to zawsze jest taka słobodka, gdzieś tam na takim oboczu tej wioski. I Ukraina Słobodzka, Słobicka Ukraina, i tu mamy to już ten termin Ukraina, bo jeżeli by na te tereny przyszli Rosjanie, to i oni przyniosli te swój i tytuł, i to by po innemu brzmiało. To też była taka ważna rzecz, tak jakby to nasza tożsamość na tych terenach. Dużo Polaków zaczęło przybywać do Charkowa po 1869 roku, kiedy do Charkowa dotarła koleja i został wybudowany dworzec kolejowy. To było miejsce spotkań, miejsce pożegnań i dużo Polaków naprawdę, wychodząc przez te drzwi, po raz pierwszy spotykali się z Charkowem. Na początku XX wieku Charków był głównym finansowo-ekonomicznym, kulturalnym i naukowo-oświatowym centrum południa Imperium Rosyjskiego. I oczywiście, że on był bardzo ciekawym miastem dla tych Polaków, którzy chcieli zrealizować swoje ambitne plany życiowe. I jeżeli to zobaczymy Charków, teatr dramatyczny, to już tak w połowie lat 40.
W Charkowie został założony teatr stacjonarny przez Polaka Ludwika Lutkowskiego. Ten budynek swego czasu wyremontował Bolesław Michalowski, któremu towarzyszył młody polski architekt Zdysław Harmański. I tu już tak wracamy jeszcze do profesora Walaszyka. W swojej książce on tak podsumował. Polscy, jak to na koniec stulecia XIX, polscy robotnicy, inżynierowie, rozmaicie czy specjalności znajdowali się tutaj pracy, czyli w wielkich miastach Imperium Rosyjskiego, do którego zaliczamy również i Charków. Największe i najbardziej różnorodne były oczywiście skupiska w wielkich miastach. Wtedy już można mówić o polskim Petersburgu, o polskiej Odesie lub o polskim Charkowie jako środowisko artystyczne, arystokratyczne, mieszkańskie, czasem salony w tych i innych miastach. I to już tak z końca XIX, to już tak raczej mówimy tak na przełomie XIX, początku XX wieku, to my też możemy mówić o polskim Charkowie. O, to jest takie moje efekty. I to jest, ja zawsze mówię, a to jest takie przysłowie, jest mała nieprawda, wielkie kłamstwo i jest statystyka oczywiście. No, wierzymy tej statystyce imperialnej, spis powszechny Imperium Rosyjskiego, czyli tak wszerosyjski perepis, gdzie każda gubernia miała swój taki gruby tom. W 1897 roku zostało wyliczono, ile tych Polaków, bo jest była też taka trudność, jeżeli, jak to zachował to tożsamość, czy mówił on po polsku? Oczywiście, że po polsku mówili tylko w swojej rodzinie, bo na terenach Imperium Rosyjskiego oczywiście to był tylko język rosyjski. Do której cerkwi on chodził? No oczywiście, że do kościołu. I tak było wyliczono, że w Charkowie w końcu XIX wieku mieszkało więcej niż 4 tysięcy Polaków i Charków był na 5. miejscu po Petersburgu, Odesie, Rydze i Moskwie. Jeżeli zobaczycie, to jest tak poniżej, w 1878 roku, to też było 2,4% tych Polaków. A to już tak, jeżeli zauważymy, to mniej niż za 20 lat, to jest tak o połowę zwiększyła się ilość tych Polaków. A to znaczy, to do Charkowa po prostu przyjeżdżali, żeby tam po prostu ufundować to swoje, założyć swoje nowe życie. Pierwsze relacje miejscowych Ukraińców Charkowa z Polakami, i to tak troszkę teorie, no wszyscy poznali, prawda, ten słynny historyk, burmistrz Charkowa w czasach I wojny światowej, nie korzystał za to jakby ekipażem konnym. Pieszo chodził profesor Pachali do swojej pracy, do urzędu miejskiego, bo on mówił, że w czasach wojny ja muszę oszczędzać. Ułożył to słynną książkę Historia miasta Charkowa za 250 lat. I dlaczego ja postawiła to zdjęcie tej książki? Bo on zapisał tak. W roku 1732 spośród 21 cudzoziemców stale zamieszkających w Charkowie badacz wymienia jedną wdowę narodowości polskiej, Awdocię Strzelecką. To jedna kobieta Polka mieszkała w Charkowie w XVIII wieku. Chociaż jakby powiem szczerze, mogło być ich troszeczkę więcej, ale to jest taki temat dla kolejnych badań. Jeszcze bardzo, bardzo ciekawe, tu już taki rysunek, obrazek, to jarmark w Charkowie. To wiemy, że 4 przepięknych, dużych jarmarki w Charkowie w XVIII roku były jako takie przepiękne wydarzenia na skalę chyba w całej średniej Europy Wschodniej. I profesor Bagali pisze, że pierwsze kontakty mieszkańców Charkowa z Polakami to udokumentowane zostały już w XVIII wieku, kiedy kupcy z Gdańska przywozili swoje towary na znane charkowskie targi. I co? I pojechałam ja do Gdańska w ramach stypendium Tezaurus Polonii i poszła ja do biblioteki Polskiej Akademii Nauk i 3 dni
sprawdzała rozprawy, czyli prace naukowe dotyczące handlu kupców wolnego miasta Gdańska z tymi terenami wschodnimi. To, co ja mogła znaleźć, to tylko było Kijów. Niestety w tych różnych tych pracach naukowych nie było żadnej zmianki. A nawet poszłam do Muzeum Morskiego w Gdańsku. Tam jest taka duża mapa, to też taki szlak gdańskich kupców i ostatnie miasto ukraińskie to był Kijów. Ale to jest, nie znaczy, że nie było żadnego kontaktu. Po prostu te kontakty nie były udokumentowane. No nie było w tych czasach takich historyków, którzy tam obserwowali te targi i tam mieli takie różne kontakty z tymi kupcami. Ale profesor Bagali to już tak wymienił te XVIII wiek, no to wierzymy jemu. Prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku Polaków było już więcej, lecz ustalenie dokładnej ich liczby jest niemożliwe, ponieważ o wczesnych spisach ludności przynależności etnicznej nie była uwzględniona. Dla imperium nie było ciekawa narodowość mieszkańców, które tam byli. Polonia jako ośrodek polskości w Charkowie dokonała się w XIX wieku. Bardzo się lubię takie różne schematy, tabelki. Tu postarałam się ułożyć takie fale, chociaż one jest tak dość uwarunkowane. To jest pierwsza fala, początek XIX wieku, fala profesorów po otwarciu uniwersytetu. Druga fala, fala jeńców 1812-14 rok, klęska wojska Napoleona. Trzecia fala to 30-40 lata, fala młodych Polaków. Czwarta 30-60 lata to fala zesłańców, klęska dwóch powstań polskich. Piąta fala to fala fachowców, kiedy Polacy ze swojej woli przyjeżdżają do Charkowa. I szósta fala uchodźców w Charkowie w czasach I wojny światowej. I to grudniowa strona naszego kalendarza, gdzie wymienione nazwiska polskich kobiet, czyli Helena Szczawińska, Maria Wilga, a Julia Dworzańczyk, to te kobiety, które wspólnie ze swoimi mężczyznami opiekowali się polskimi uchodźcami, jak to gdzieś było napisano, i nie jedna lza została utarta z oczy polskiego uchodźca. I to jest taka strona na czerwiec, to Bronisława Ostrowska, polska pisarka, poetka, pisała wiersze dla dzieci. W 14 roku, jak i Leopold trafili do Charkowa i wiecie, Bronisława Ostrowska pracowała w szkole, w klasach dla małych Polaków uchodźców jako nauczycielka. I co to była za Polonia w Charkowie? Co to byli za Polacy, którzy przez całe stulecie tak by mieszkali w tym mieście? Teodor Lipiński, niejaki taki człowiek, który na początku XX wieku przyjechał do Charkowa i napisał, i dzięki jemu, ja mu jestem bardzo wdzięczna, napisał taki esej Polacy w Charkowie i w 1905 roku w czasopismie Znicz, który do tego czasu znajduje się w bibliotece Akademii Polskiej Akademii Umiejętności, to ja opracowała ten szkic i co on pisał? Był to konglomerat przedstawicieli wszystkich niemal dzielnic kraju, rozmaitych stanów i pochodzenia oprócz arystokracji rodowej oraz rozmaitych szczebli drabiny społecznej. I to jest tak, pierwsza grupa to bogaci Polacy, czoło kolonii mają najmniej prawdziwe poczucie polskości, bo oni jest są takimi wysokimi urzędnikami na terenach Imperium Rosyjskiego. Druga grupa to klasa średnia. Najliczniejsze to te lekarze, weterynarze, architekci, profesorowie, nauczyciele. I trzecia grupa to też to jest taka dość aktywna ta grupa, dzięki której powstało dużo takich albo to kościół, dom polski. I trzecia grupa to niższy poziom społeczny, to taki przeciętny człowiek, dla którego było najważniejsze przeżyć ten dzień i znaleźć taki pokarm dla swoich dzieci. Szukałam kogoś z moich bogaterów, który był tak powiązany z Toruniem. Jeden z nich to Leon Berbecki, polski inżynier, generał broni Wojska Polskiego,
I to 10 lat z takimi przerwami na udział w wojnie rosyjsko-japońskiej. Mieszkał w Charkowie. Najpierw przyjechał do Charkowa, żeby zdobyć studia w Instytucie Technologicznym, czyli współczesny Uniwersytet Politechniczny. Tam zapoznał się z dziewczyną, Zofią, ożenił się na niej. I to już tak w 22 roku został skierowany do Torunia i kilka lat to małżeństwo spędzili w Toruniu. Co on pisał w swoich wspomnieniach o Polonii już na początku XX wieku? Starsi koledzy Polacy, studenci technologicy zaangażowali mnie w życie Towarzyskie Miejscowej Polonii około 3000 oraz Towarzystwa Studentów Polskich, 320 członków. Założycielami tego towarzystwa byli studenci medycyny Józef Piłsudski, który tylko w Charkowie studiował tak niektóry taki okres, i student-technolog Gustaw Danilowski. Wspólnota Polska Charkowa według informacji kolegów składała z 10% ludzi zamożnych, 30% pracowników zakładów i fabryk, reszta to właścicieli sklepów, budynków oraz rzemieślnicy. Na drugim roku zajęć z architektury prowadził profesor Oleksij Beketow, a budownictwo profesor Zdysław Harmański. Kościół. Było ważne dla każdej Polonii zbudować kościół. Oczywiście, że Imperium Rosyjskie nie wydawało kosztów. Było trudno dostać też tak zezwolenie na budownictwo kościoła. Najczęściej w XIX wieku kościół został budowany gdzieś tam na krańcach miasta, a tak z biegiem czasu, jak to my widzimy w Charkowie, to jest nasz słynny kościół, to jest chyba znajduje się w samym centrum naszego miasta. I kościół to był symbol tego, że społeczność polska już jest wzmocniona tak gospodarczo, że Polak może wydać takie pieniądze. Na przykład profesor Leon Cynkowski, o którym mówiła, on wydał 50 rubli na budownictwo tego kościołu. Inny profesor Jan Sadowski wydał 5 rubli na budownictwo tego kościołu. A Bolesław Michalowski, który został zaangażowany w tą pracę, opracował projekt, nadzorował nad budownictwem, on napisał taki list do tego komitetu, który zajmował się organizacją budownictwa tego kościołu, że Polacy Charkowa oferują pieniądze na budownictwo tego kościołu, ja oferuję swoją pracę. I on za darmo zaprojektował i wybudował ten słynny kościół. I jeszcze zobaczcie, takie Jezus na krzyży, to został taka malowidło, freska chyba, narysowany przez Henryka Siemieradzkiego, który po raz ostatni przyjechał do Charkowa. W 1909 roku Polacy Charkowa założyli Dom Polski jako stowarzyszenie pozwalające Polakom niezależnie od zamożności na udział w życiu pozazawodowym. Ten budynek znajduje się, jego już nie ma, na rogu ulicy Zaulok Prowianckiej, na rogu ulicy Chochola. I tu z tej strony był gimnazjum niemiecki, na tym mieście chyba jest budynek. I powiem tak, pierwszy Dom Polski został założony w Odesie w 1906 roku, a drugi Dom Polski na terenach całego dużego imperium powstał w Charkowie. I to fale imigracji Polaków do Charkowa w XIX wieku, w XVIII wieku, mówimy o tych okresach, Polacy i Ukraińcy utracili swoje byty państwowe i wbrew swojej woli znaleźli się ponad stulecie pod jednym carskim dachem. I to jest taka mapa od 1899 roku, czyli takie duże mocarstwa europejskie. Polaków nie uda się zrusyfikować, bo mają oni za sobą cywilizacyjną przeszłość, a mieszkańców od morza do morza łączy wspólnota języka. Wielu razy do wojny wyjeżdżałam do Federacji Rosyjskiej na różne takie konferencje związane z czasami I wojny światowej, to tak już przy kawie
Koledzy rosyjscy zawsze tak zwracali uwagę, że Henryk Siemieracki, wielki rosyjski artysta. To ja zadawałam tylko jedno pytanie. Dlaczego wielki rosyjski artysta wszyscy swoje obrazy podpisywał po polsku? Dlaczego on, kiedy narysował ten słynny swój obraz pochodni Nerona, który jako jak to dzieło numer jeden znajduje się w Subkiennicach w Krakowie, dlaczego nie wykupił u niego Paweł Tretiakow, który zamówił ten obraz? Dlatego, że do niego przyszedł jeden z rosyjskich artystów i powiedział wprost, dlaczego wydawać rubli rosyjski komuś polaczyszki. Jeszcze jeden Polak, chyba jest taki rywal Henryka Siemieradzkiego, Wilhelm Kotarbiński, który mieszkał w Kijowie, to też narysował jeden z obrazów, podpisał po polsku, też podpisywał wszystkie te swoje obrazy po polsku, to też Tretiakow powiedział, Wilhelm, napisz swoje nazwisko po rosyjsku i wtedy wydam to już tak o wiele raz więcej tych rubli. A Wilhelm Kotarbiński powiedział, że kupujesz tylko moje malowidło, a nie kupujesz mój podpis. Inny Polak, Stanisław Marian Harmański, to tak dużo tych imion, urodził się w 1859 roku w Katerynosławie, czyli w współczesnym Dnieprze. Pracował w Charkowie w 1919. Nigdy nic nie znał o swojej, naprawdę tak, nigdy nie był na terenach Polski, który w tych czasach, nie było. W 1919 roku, kiedy do Charkowa wyszli bolszewicy, to on wziął ze sobą w jedno ręko 6-letnią Ewo, w inną ręku 9-letnią Marię, wsiadł do pociąga i wyjechał do Polski. Po prostu on nie mógł przeżyć to okupacji bolszewickiej. To też jakby on wrócił do tej ojczyzny historycznej. Jeszcze jeden, Robert Kunicki. Ja po prostu zachwycona losem tego człowieka. Wybitny weterynarz, zootechnik. Pracował na Uniwersytecie Weterynaryjnym w Charkowie. W 1914 roku gazeta Jużny Kraj, charkowska, pisze duży artykuł pożegnania z profesorem. Profesor Kunicki wyjechał na tereny ówczesnej imperium Austro-Węgierskiej, chyba tam pod Krakowem. I po prostu on pisał, że on był urodzony w miasteczku Złotonosza, gubernii Poltawskiej. Studiował w szkole realnej w Kremenczugu, w Charkowie. No też w ogóle to urodzony na tych ukraińskich terenach. I on wraca, on zaczął czuć siebie jako Polak, wrócił do Polski. W 1914 roku, kiedy zaczyna się pierwsza wojna światowa, on został jako ochotnik legionów Polski i zaczął walczyć się o niepodległości Polski, bo Polacy już od 14 roku to już tak krok po kroku szli do swojej niepodległości. W 14 roku zginął w bitwie pod miasteczko Molotkowe przeciwko Rosjan. I tak początek XIX wieku, został w Charkowie założony uniwersytet dzięki Seweryno Potockiemu. Jeden z wybitnych takich profesorów, Ignacy Danielowicz, który przyjął propozycję Potockiego, przyjechał do Charkowa. Charków jemu nie bardzo spodobał się, bo to już był marzec, była wiosna. No oczywiście, że nie ma drog, coś tam, no tak było, nie był w dobrym humorze i pozostawił nie bardzo dobre takie wspomnienia, chociaż tak mieszkał i pracował na uniwersytecie. Jeszcze jeden Polak, którego zdjęcia nie ma, Jan Witkowski, w 1804 roku został zaproszony przez Seweryna Potockiego, przyjechał do Charkowa i został jeden z pierwszych polskich wykładowców na nowo stworzonym uniwersytecie. Wykładał grę na fortepiano, na skrzypcach i na uroczystościach otwarcia uniwersytetu. Została wykonana jego oratoria, czyli taka uroczysta muzyka w uhonorowania otwarcia uniwersytetu. W 1818 roku po raz pierwszy, i to Charków ma być taki dumny z tego wydarzenia, na uniwersytecie została otwarta katedra języka polskiego dzięki Pawlu Hulaku Artemowskiemu. Często byli się z tym innym Hulakiem Artemowskim.
No, profesor to też innym czasem myli się. Historia Uniwersytetu Charkowskiego w 1911 roku została napisana przez polskiego profesora Ludwiga Janowskiego. Adam Mickiewicz, to na starym budynku uniwersytetu jest umieszczona tablica, żeby upamiętnić, tak powiemy, przyjazd Adama Mickiewicza do Charkowa w 1821 roku, spotkał z ukraińskim poetą Piotrem Hulakiem Artemowskim i jeszcze gościł w mieście, poeta mieszkał pod gościnnym dachem profesora Ignacego Danilowicza, a jeszcze spotkał się z wykładowcą mineralogii Janem Krynickim. To już mam takie zdjęcie tego, chyba portret Krynickiego. Druga fala to fala jeńców. Jeńcy z XIX wieku to jeden z takich najwybitniejszych, to był generał Dominik Dzewanowski, Polak, dowódca 28. Brygady Kawalerii, który został jako jeniec w Charkowie. I co on robił? Warunki miał dość takie dobrze, chodził do parku, złożył wizytę do wicegubernatora Murawiowa oraz przywódcy szlachty Kwitki. To chyba był Grygorij Fedorowicz Kwitka Osnowianenko. To jest nasz twórca literatury ukraińskiej. Brał udział w różnych takich wystawach, korzystał z miejscowej biblioteki i zaczął pisać wspomnienia o niewoli. To taki tak. A fala tam młody Polacy. Po klęsce listopadowego powstania został zamknięty Uniwersytet Wileński, Liceum Krzemieniecki i do Charkowa trafili taki szereg wykładowców, studentów, około 200 studentów Polaków, wówczas domy profesorów Alfonsa Walickiego z tej strony i Aleksandra Mickiewicza, brata Adama Mickiewicza, stały się dla młodzieży studenckiej, mimo różnic społecznych, ośrodkami dalekiej ojczyzny, miejscem, gdzie pielęgnowały jej tradycje, język i duch. To znaczy, że młodzi Polacy dostawali zaproszenie na odwiedziny, na herbaty, na różny poczastunek, bo żony tych profesorów z otwartymi takimi rękami spotykali się z tą młodzieżą i każdy ten młodzieniec polski, który trafił do Charkowa, był pod takim dobrym skrzydłem profesorskim. W 1839 roku do Charkowa z Wilna przybył Jerzy Poluta, który mieszkał w Charkowie 58 lat. Jeżeli Państwo zwrócili uwagę, to ja w tym swoim słowniku tak wypisywałam takie różne miasta. Urodził się w Grodnie, studiował w Wilnie i trafił do Charkowa. Mam wielkie szczęście, że mamy, znalazłam budynek Poluty, w którym mieszka ze swoją dużą rodziną. On jest bohaterem jednego z moich słowników. Przyszedł taki wszystkie szczeble kariery, od studenta jeszcze praktycznej szkoły weterynarii do profesora w Instytucie Weterynaryjnym. I czym jest on zasłużony naprawdę dla Polonii Charkowskiej, dla całego Charkowa? Bo w 1873 roku, zgodnie takiej reformy edukacji wyższej Imperium Rosyjskiego, profesor Jerzy Poluta był jeden z takich najwybitniejszych działaczy, który zajmował się przekształceniem szkoły weterynaryjnej w instytut, czyli taka jeszcze jedno uczelno wyższe w Charkowie. Czwarta fala to jest tak zesłańcy Polacy, którzy byli związani, tak by to ja powiedziałam, z tymi powstaniami. Wśród nich to Marian Dubiecki, który ułożył taką książkę Na kresach i za kresami i też pisał takie wspomnienia o Charkowie. Charków jest dla mnie skarbnicą wspomnień, którym pragnąłem kołd złożyć, a zarazem mniemałem, iż jeszcze może spotkam okruchy dawnego życia, chociaż nie dobitki zastępu ludzi ubiegłej epoki. Niestety, przeszłość nigdy nie wraca. Charków, jak dawniej, tak i dziś, posiada liczną kolonię, co wywędrowała spod naszego nieba. Romuald Traugut dwa lata spędził w Charkowie jako skarbnik i egzekutor Komisji do Spraw Likwidacji Spraw Rachunków Głównego Sztabu. On był jako wojskowy. Niestety nie mógł złożyć
Nie zdążył zostać jako studentem kolejarzem na jednej z uczelni w Sankt Petersburgu i został poszedł do wojska. Przepiękne jego zdjęcie z okresu odeskiego, chyba w tym roku został przeniesiony do Charkowa i powiem tak, że w zeszłym roku mieliśmy rozmowę z panem konsulem generalnym Piotrem Stachanczykiem i ja dostałam taką jakby to musiałam znaleźć budynek, czy na przyszły rok, tak to rocznicę powstania styczniowego, mogła być zawieszona tablica temu człowieku, który mimo wszystkiego został jakby przywódcą tego powstania styczniowego. Co jeszcze ciekawe, że on pisał taki pamiętnik i przerywany ten pamiętnik tym, że 28 kwietnia 1857 roku w Charkowie, dokąd przyjechaliśmy z Odessy, urodziła się mi druga córka, której dano imiona Alojza. I to na tym pamiętnik urywa się, ale na zawsze to już tak wpisano miasto Charków. Jeszcze jeden taki słynny Polak, Edward Felix Vincent Ostrowski. Od dyktatora, od przywódcy powstania idziemy do ojca polskiej weterynarii, który w 1853 roku przyjechał do Charkowa, 6 lat pracował w szkole weterynarii wyższej, dużo napisał takich artykułów, dużo napisał prac naukowych, zakochał się w Charków, napisał takie listy z podróży, bo on był tak zaangażowany w taką ekspedycję, w takie stepy Kazachstanu, Kirgizji i kiedy on wracał, to już tak napisał, kiedy usłyszał dzwon cerkwi, to ja już pomyślał, że niemal szybko zobaczy swój Charków. I on był tak zakochany w to miasto. Ja też tak jestem też tak, bo kiedy czytałam jego listy, była bardzo wzruszona, bo te listy specjalne z podróży napisał dla swoich charkowskich przyjaciół. August Medwej, artysta, prospekt bohaterów Charkowa, chyba prospekt Moskowski, tak? Chyba tak. Coś tam zmieniają, ale tak, były prospekt Moskowski, do tego czasu, ja zawsze mówię tak, do tego czasu zachowany ten budynek, kropka. Znajduje się ten budynek, w którym w 1863 roku otworzył atelier fotograficzny za 20 lat przed Alfredem Fedeckim, któremu w Charkowie jest zawieszono dwie tablice. To August Medwej to był pierwszy i w Charkowskiej Gubernskiej Wiadomości pisał takie ogłoszenie, że mam doświadczenie ze samej Akademii w Wiedniu, taka słynna Akademia Sztuki, gdzie on studiował i dzięki temu mam dobre doświadczenie zrobienia tych obrazów fotograficznych. To jego przepiękne dzieła, które zwiedzałam, trzymałam w takich białych rękawiczkach w Ossolineum we Wrocławiu i jego strona z kalendarza, to taka nieznana kobieta z perlami, znajduje się ten obrazek w muzeum w Charkowie. Wicenty Leopold Świdniński, jeszcze jeden słynny polski artysta, który dwukrotnie trafił do Charkowa, ale też jak zesłaniec został tak skażany jako przepraszam za moje błędy, jako uczestnik tego styczniowego powstania i w Charkowie to jest taka tabelka, to ta trzecia część, to ile obrazów on narysował. W Charkowie rysował portrety wybitnych ludzi, sprzedawał, przysyłał do Wilna pieniędzy dla swojej matki i dla sześcioru braciów i siostry, no coś tak. W czerwcu tego roku byłam w Białymstoku w galerii imieni Śledzińskich, zrobiłam taki wykład i to zobaczcie, to taki portret Napoleona Haleckiego. Jeszcze było niedawno, że ten portret zatytułowany jako portret nieznanego wysokiego urzędnika rosyjskiego. A naprawdę w 1868 roku za rok przed emeryturą profesor Napoleon Halecki zamówił portret u Wicentego Śledzińskiego, który mimo wszystkiego mieszkał wśród takich różnych
miejsc w Charkowie, mieszkał przy ulicy Rybnej, a nawet to już taki ostatni ten budyneczek do tego czasu jest zachowany, ale znalazłam ten budyneczek. Miasteczko Lebedyn, znajduje się kilka obrazów przepięknych kobiet, których on narysował. Antoni Robert Stanisławski, profesor na uniwersytecie, prawnik, jest znany tym, że on napisał taki wiersz, leci orzeł pod niebiosę. I ten wiersz Michajlo Maksymowicz, ukraiński etnograf, też chyba profesor na Uniwersytecie Kijowskim, świętego Włodzimierza, on powiedział, że to jest po prostu pieśń ludowa ukraińska. A to jest taki wiersz Antoniego Roberta Stanisławskiego. Jeszcze on znany tym, że on jest ojciec z chyba najsłynniejszego takiego artysty, malarza Jana Stanisławskiego, ten obraz Ule na Ukrainie. Ośrodkiem grona polskiego w Charkowie to byli dom rodzinny Siemieradzkich, Hipolit Siemieradzki, Michalina Siemieradzka, rodzice Henryka Siemieradzkiego, budynek pod Charkowem, działko ziemi Hipolit Siemieradzki kupił u Eugeniusza Kwitki, czyli wuja poety, pisarza Grzegorza Kwitki Ostrowianenko. Jak to był taki mały świat Charkowa, prawda? To ten budynek i Marian Dubiecki tak pisał, dobrym geniuszem, co strzegł nietykalności owego gniazda była matka znakomitego artysty, pierwszy jego mistrz i kierownik, niewiasta wyższego umysłu, uczuć i prawdziwie obywatelskich. Aha, i w tym domu zbierali się jego oficerowie, którzy byli podporządkowani pułkowniku Siemieradzkiemu. Jak to gdzieś pisano, dużo mówili o muzyce, głośno mówili o muzyce, literaturze i cicho mówili o polskim, który nie było. Piąta fala to fachowcy. Po pierwsze, Polacy zaczęli się wyjeżdżać i osiedlać się w centra gubernialne, w wewnętrznej części imperium. Po drugie, w tym czasie nastąpił szybki rozwój Charkowa i Polacy przybywali do Charkowa, żeby zrealizować swoje plany życiowe. A oczywiście wśród bohaterów, taka młoda Polonia, jak to mówiono, to był Józef Klemens Piłsudski jesienią 1885 roku. Zaczął studia medyczne na Uniwersytecie Charkowskim, studiował do wiosny następnego roku. Przez administrację uniwersytetu został po prostu wyrzucony z uniwersytetu, a jeszcze przed tym pisał do swojej cioci, że jakby to tak raz po razu trafię do tej studenckiej więzieni, nie ma już takiej żadnej siły. I zaczął już, prawda, zajmować się tą działalnością rewolucyjną. Dlaczego był Charków? Dlaczego jak to nie Moskwa, Sankt-Petersburg? Bo Petersburg był bardzo drogi dla młodego człowieka, bo ojciec dostał taki posag po weselu z jego mamą, duży posag, ale po prostu wszystko to przegrał w karty i takie różne takie inne męskie rzeczy. I młody Józef po prostu wbrew ojcu, który mówił, żeby on poszedł na studia prawnicze, po prostu żebrał walizki i wyjechał do dalekiego Charkowa, bo w Moskwie był taki rozwój szowinizmu przeciwko Polakom, że im dalej, tym było lepiej. W 2016 roku na Uniwersytecie w Charkowie została umieszczona tablica ze wzmianką, że tutaj studiował na Uniwersytecie Charkowskim wybitny polski działacz państwowy, pierwszy przywódca II Rzeczypospolitej, marszałek Józef Piłsudski. Alfred Fedecki, słynny fotograf, filmowiec. Tak chyba corocznie w Charkowie odbywały się wystawy zdjęć i mamy takich kilka historyków fotografii charkowskich, które ciągle tak rywalizuje jeden z drugim, kto zna więcej o Fedeckim, kto ma więcej tych fotografii, ale mamy dwie jego tablice i tylko jedne zdjęcie tego, jak powiem, że mistrza fotografii, jego budynek, te słynne takie fotografie i takie. Konstancy Antoni Gorski, kompozytor, skrzypiec, wirtuoz, pedagog, dyrygent, działacz społeczny, autor pieśni, dwóch oper, wielu utworów instrumentalnych, starosta chóru kościolnego.
Mamy zdjęcie przez Alfreda Fiedyckiego. Jego po pierwsze stoi w naszym kościele. Jeszcze tablica zawieszona w Poznaniu w 1919 roku. Już był 20 rok mieszkania Górskiego w Charkowie. I tutaj te bolszewicy. I on wyjeżdża do Warszawy. Zwróćcie uwagę, Lida to miasto na terenach współczesnej Białorusi. On wyjeżdża do Warszawy z takim pomysłem, że odnajdę pracę, która jest tak odpowiedzialna jemu wysokiemu poziomu. Niestety nie dostał pracy na Akademii Muzycznej, bo w tych czasach to też było takie niektóre podejrzanie na tych Polaków, którzy wracali z byłego Imperium Rosyjskiego. A może oni mają te bacylu bolszewizmu, jak pisali moi koledzy z Lublina. Niestety nie znalazł pracy. On został tak załamany z tego, że no nie ma takiego możliwości pracować. Wyjeżdża do Poznaniu i w Teatrze Poznańskim zostaje jako akompaniuje, pracuje, na tym fortepianie gra i to już tak zostało jemu. I od tego, żeby to został tak załamany, tak było jemu tak było trudno to wszystko przeżyć, że niemal tak szybko zmarł. I na drugi dzień w miejscowej gazecie poznańskiej w nekrolodze zostało odnotowano, że Konstancy Górski to jest jedna z mrówek, która wróciła do ojczystego kraju, żeby budować ten kraj. To możemy troszeczkę. Jego słynna muzyka. Cztery polskie architekci: Bolesław Michalowski, Zdzisław Harmański, Wiktor Weliczko, Aleksander Rzepiszewski. 87 budynków wybudowali te słynne polscy architekci. To jest taki mój projekt badawczy, nieznany, powiem tak szczerze, nieznany w Polsce. Nie zachowano żadnej takiej o nich informacji. I mam nadzieję, że na przyszły rok ukaże się taka moja książka wspólnie z profesor panią Joanną Kucharzewską o tych słynnych budynkach, bo przed wyjazdem, przed wojną zrobiła te zdjęcia tych budynków. No i teraz mamy to ten słynny budynek Astoria, gdzieś ja mówiłam, tak. Teatr, o którym mówiła, założony w Charkowie, teatr przez Polaka Ludwika Młotkowskiego, remontowany przez Bolesława Michalowskiego, słynne budynki Zdzisława Harmańskiego. I jeszcze zwróćcie uwagę, w taki stylu ukraińska secesja, a budynki przez Wiktora Wieliczki i rozmaite budynki Aleksandra Rzepiszewskiego, o którym można robić takie inne. Polscy artyści. August Medwej, o którym mówiła, Henryk Siemiradzki, Wincent Leopold Śledziński, Jan Stanisławski, Marian Antoni Ruzamski, Bolesław Jarosław Cybis. Sześć polskich artystów związanych z Charkowem. To ich takie słynne obrazy, które już tak oglądałam w magazynach Sukiennic w Krakowie, w Muzeum Auschwitz-Birkenau, w Muzeum Narodowe w Krakowie, w Muzeum w Łodzi. I jeszcze jedna kobieta, która nie umieszczona w moim słowniku, to Zofia Stankiewicz. Zofia Stankiewiczowa, polska malarka, graficzka, ilustratorka, która przyjechała razem z ojcem, z rodziną, z ojcem Janem Stankiewiczem, profesorem uniwersytetu i takie pierwsze swoje takie kroki w drodze rysowania, w drodze takie sztuki zrobiłam w Charkowie, bo brałam takie lekcje u pedagoga i artysty Jegora Schneidera. I to jej takie obrazy, które zachowane w różnych muzeach Polski, a czy nawet w Muzeum Narodowe. Henryk Siemiradzki, no myślę, że byli się w Muzeum Sztuki, jego słynne obrazy 20 lat spędził w Charkowie.
I całe życie do swojej śmierci pisał do swojego nauczyciela Dmytra Bezperczego takie listy wdzięczności i był pierwszym Polakiem, który został studentem Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu i wyjechał do Petersburga i w jednym z listów pisał do Dmytra Bezperczego, jeżeli by kogoś tutaj na ulicy Petersburga spotkał i ten człowiek powiedział, że on jest z Charkowa, to ucałowałby jego tylko dlatego, że on mówi, że jest z Charkowa. Marian Antoni Ruzamski, słynny polski artysta, w czasach I wojny światowej był w Charkowie jako administracyjny zesłaniec, bo był z terenów byłego Imperium Austriackiego. W Charkowie narysował taki szereg takich obrazów. W 18 roku wrócił do Krakowa i dzięki tym obrazom, które narysował w Charkowie, mógł tak uczestniczyć w różnych wystawach. Bolesław Cybis, o nim można też robić taki cały wykład. Zamierzam takie moje marzenie zrobić o nim taką książkę. W 1912 roku rodzina przeniosła się do Charkowa, Sumska 52. Moje marzenie, żeby tam była umieszczona tablica poświęcona temu słynnemu artyście. Ukończył akademię, czy taka szkoła sztuk pięknych w tym czasie. Takie zdjęcie z mamą. I to tak zobaczcie, w 1918 roku w Charkowie odbyła się jego wystawa i on był jako, zadebiutował jako rzeźbiarz, te jego takie rysunki i jeden z krytyków powiedział, że droga do sztuki dla tego artysty jest zamknięta. Co on może nam powiedzieć dalej oprócz tych ludzików? I to jego słynne obrazy. I tu ja patrzę na obraz staruszeczka w magazynie Muzeum Okręgowego w Toruniu. I to jego był chyba jednym z najutalentowanych artystów takiej połowy XX wieku w Polsce. No jest naprawdę ma takie trudne losy. Leon Cynkowski na terenie Charkowskiej Akademii z Weterynarii i Zootechniki jest jedyny na świecie jemu pomnik. Pan konsul generalny Piotr Stachanczyk, pani wicekonsul Barbara Kaczmarczyk w zeszłym czerwcu odwiedzili uczelnię, złożyli takie kwiaty. No to już takie współczesne zdjęcie. No i właśnie, co on robił w Charkowie? Powiedział tak, w 1872 roku przyjechał do Charkowa, wyjechał z Odessy, bo w Odessie tak na uniwersytecie było tak nastawienie przeciwko Polakom. Przyjeżdża do Charkowa i pisze do swojego przyjaciela Jerzego Aleksandrowicza, nie chcę złożyć swojej kości w smierdzącym Charkowie. Mieszkam tylko w hotelu, nie mogę coś znaleźć takiego przystojnego mieszkania, ale on był tak otoczony taką miłością Urzędu Charkowa, Ziemstwa Charkowskiego, został tak kochany i ceniony przez kolegów, przez całego społeczeństwa, że zresztą on miał taki budynek, przywiózł do Charkowa rodziny, no i dużo, dużo zrobił dla Charkowa. Tu już tak, już mówiła o Napoleonie Halickim. Jeszcze jeden Polak, Jan Gordzialkowski, a profesor też Uniwersytetu Weterynaryjnego, założyciel Wydziału Weterynarii w Uniwersytecie Warszawskim. To jakby, co nie nazwisko, to jest taki bardzo znany i słynny Polak. I to już tak szybciutko, uchodźcy Polacy na czasach I wojny światowej, to jest takie zdjęcie, to chyba zdjęcie, taka rodzina Polaków znajduje się w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych. I to przyjechali, oni byli po prostu zmuszeni przyjechać do Charkowa, wojna. Jak to zobaczycie na te cyferki, a w lutym 16 roku koło 17 tysięcy Polaków zamieszkało w Charkowie. Mieszkali w rodzinach miejscowych Polaków, w rodzinach miejscowej ludności charkowskiej. Mamy, a ja nawet tam mam taki spis z tymi budynkami, gdzie oni mieszkali, po prostu. Miejscowa ludność, miejscowi Polacy, miejscowi Ukraińcy po prostu otworzyli swoje drzwi i wpuścili tych ludzi, żeby oni po prostu przeżyli ten wichur wojenny. To, co my mamy odwrotnie teraz, kiedy Polska po prostu otworzyła granice, Polacy otworzyli swoje drzwi swoich budynków i po prostu otworzyli ręce dla Ukraińców, pamiętając o tych jeszcze strasznych czasach wśród ewakuowanych. Takie osoby z takich gubernii chyba, Warszawska, Lubelska, Suwalska, Łomżyńska. I to jest taka mapa z jakiejś
kazetki. Polska diaspora opiekowała się zakładaniem społecznych towarzystwa, tworzenie przytulków dla dzieci osób starszych, zajmowanie się poszukiwaniem pracy, organizacja nauczania, zbieranie darowizny, druk książek, tworzenie duchu rodzinnej Polski. I to teraz, jak to naprawdę, i szkoła ta letnia, to jest takie tworzenie takiego rodzinnego, prawda? Chociaż na taki krótki okres czasu, żeby trochę to już tak zapomnieć o tych strasznych wydarzeniach. Ulica Chocholi, ja zawsze mówię tak, to jest taka polska ulica. I to było, chyba jest tak wyremontowany w straszny sposób ten budynek. Ale tam było takie stowarzyszenie, oddziały Centralnego Obywatelskiego Komitetu Królestwa Polskiego, Towarzystwo Pomocy Biednym Rodzinom Polakom biorącym udział w wojnie, Polski Lwówski Komitet, to jest tak. Aha. Organizacja Nauczania dla Dzieci Polskich. Dzięki profesoru, burmistrzu Dmytru Bachaliju. A on wyjeżdżał chyba do Petersburga, do wielkiej księży Tytiany, która tak opiekowała się tymi uchodźcami, dostał pieniędzy. I w Charkowie powstało już na 17 rok 17 klas dla małych Polaków. W gronie Polaków wyszukowali się nauczycieli, którzy dostawali pieniędzy za swoją pracę i uczyli w języku polskim małych dzieci. A jeszcze w środowisku polskich uchodźców były wyszukiwane polskie lekarze, którzy też jakby to zajmowali się leczeniem polskich uchodźców. No tak było i z uchodźcami z Litwy, Łotwy, bo częściej to oni, te ludzie po prostu nie znali tego ani ukraińskiego, ani rosyjskiego języka. Ulica Puszkińska też, ogłoszenie w Jużnej Kraj Gazeta, biuro pracy, do którego polscy uchodźcy mogli przyjść, złożyć takie swoje informacje o sobie i mogli dostać takie, no, chociaż na krótki okres pracy. Pomoc medyczna, to też było ważne, to zdjęcie takie różne, szpitale charkowskie, stacjonarna i ambulatoryjna pomoc była bezpłatna w zakładach municypalnych. Do pracy angażowano także i polskie lekarze. I tak, Sumska 64, jak ja już tak mówię, naprzeciwko pomnika Szewczenki, który stoi w workach z piaskiem. W tej chwili, a w czasach II wojny światowej, to Szewczenko przeżył bez worków z piaskiem. I to tam była Sumska 64, polska księgarnia, gdzie były wydrukowane opowiadania z dziejów ojczystych, to chyba dla dzieci Polaków. To my możemy porównać po stuleciu w Charkowie, w Toruniu, w wydawnictwie naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika została wydrukowana pierwsza książka Bajki i powiastki dla dzieci, bo w tej chwili w pracy już druga książeczka o słynnym Polaku, który pierwszy od Amerykanów wylądował na Księżyc, czyli legenda o panu Twardowskim. Tak, i to jest tak, darowizna, to co po prostu przeciętni charkowianie przekazywali, już tak naprawdę, tak, od szkoły rolniczej, od jakiegoś tam pana, a jeszcze tak, od Wiery i Wali, 5 rubli, to jest taka dość taka poważna taka suma. I to tak, Charków stał się jednym z ośrodków koncentracji Polaków, komfortowo przestrzenią, w którymi mogli się realizować profesjonalne działalności, tworzyć przyjazne warunki życia dla siebie, swoich rodzin, a także w dużym stopniu zaspokoić potrzeby duchowe i religijne. To właśnie w Charkowie spłyły się losy wielu wybitnych, znanych oraz prostych Polaków, które tworzyli miejscowo Polonię wciąż 19 stulecia. I bardzo krótko, pamięć o Polakach w Charkowie. Najważniejsze to chyba cmentarz ofiar totalitaryzmu w Pięciochatkach został otwarty 17 czerwca 2000 roku przez prezydenta Leonida Kuczmy i Aleksandra Kwaśniewskiego. To był taki szereg takich cmentarzów Miednoje, Ostaszkowe, Las Katyński. To, co było na terenach, to, co jest na terenach współczesnej Federacji Rosyjskiej. Ja kiedy szłam na wykład, to ja pomyślałam, chyba pamięć o tych Polakach, ofiarach totalitaryzmu, zostanie tylko na Ukrainie, w tym cmentarzu w Charkowie i w tym cmentarzu Bykiewnia pod Kijowem, bo już w tym, jakby to
erzacpaństwie. To my nie możemy że nazwać, że to jest państwo. To po prostu już taka ściana i to już tak wszystko zamknięte. To jakby to jest ten cmentarz charkowski. To jest zostanie ten centrum pamięci. 24 marca zostały zbombardowane, chociaż chyba zbombardowany i memorial Wielkiego Głodu, ten Drobiecki Jar, ta menora to też zniszczona. Tak, no tak, to już tak wszystko było, co związano z pamięcią i tu jeszcze tablice, takie nadgrobki zniszczone, to ja tak zamierzam złożyć taki kolejny artykuł o polskich weterynarzach, które zostały ofiarami tej zbrodni katyńskiej i pochowane w Charkowie. I to już tak miałam taki wielki zaszczyt robić takie wycieczki dla miejscowej Polonii. I tak powiem, że tak, i to wiecie, że we wrześniu, co chyba w zeszłym roku to było 18 raz, ten bieg katyński, jakby to takie wielkie wydarzenie, to nasza wspólna pamięć o tym, o to, co było w tych czasach totalitaryzmu. No to, co my teraz obserwujemy, ten totalitaryzm, który chce pokonać Ukrainę i tu już dalej pójść na Polskę, na państwa bałtyckie. Ale zrobiłam taki artykuł o miejscach pamięci Polski w przestrzeni miejskiej Charkowa. 11 tablic wybitnym Polakom umieszczonych chyba jakby tam w centralnej części. I to jakby to złożyłam taki schemat, że można robić taką po prostu wycieczkę, tablice pamiątkowe Polaków w Charkowie. I to pomyślałam, że to nie jest tylko jakby jeszcze taki hołd Polakom, a jeszcze to bardzo co ważne, że to miasto jest tolerancyjny do pamięci wszystkich etnosów, które w różnych okresach mieszkali na terenach w Charkowie. W 2008 roku tablica też tak umieszczona tym ofiaram zbrodni katyńskiej. To chyba Rosjanie, Ruscy, jak tutaj mówią, chcieli zniszczyć ten budynek, a trafili w budynek Uniwersytetu, ten wydział socjologii. A w 2015 roku na budynku Uniwersytetu została umieszczona tablica upamiętniająca Henryka Siemiradzkiego, a w 2002 roku w Pyczynichach został odsłonięty chyba jedyny na całym świecie pomnik Henryka Siemiradzkiego w tym miasteczku, gdzie on był urodzony. Doktor Władysław Frankowski, ulica Maksymilianowska, taka przepiękna jemu tablica. On był chyba tak uważany za najsłynniejszego Polaka, który wszystkim okresie mieszkania Polaków w Charkowie, bo ten doktor wchodził niemal w każdy budynek charkowski i kiedy on zmarł, tak dużo ludzi szli za niego. On był pierwszy na terenach Imperium Rosyjskiego, który założył szpital dla dzieci i dlatego, że jego tablica tak razem z dziećmi. A w 2021 roku była 170. rocznica założenia szkoły weterynaryjnej. Ja debiutowała jako autorka wystawy i mam nadzieję, że wspólnie z kolegami z Wydziału Weterynarii zrobimy tak jeszcze w języku polskim taką tablicę. I wracając do Leona Cynkowskiego, to co mikroorganizmy, to co on wynalazł, otworzył w XIX wieku i co to za projekt? Projekt dostaliśmy takie z moim kolegą profesorem Dmytro Kipkało, dostaliśmy 50 listów pisanych ręcznie przez Leona Cynkowskiego, który do tego czasu zachowuje się w Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk. W kwietniu byłam w tym instytucie i trzymałam też w białych rękawiczkach te malusieńkie takie arkuszyki, spisane ręcznie przez Leona Cynkowskiego, które wszyscy my odczytaliśmy i wypisali, ułożyliśmy taką książkę Per Aspera Ad Astra, listy Leona Cynkowskiego i zamierzaliśmy wspólnie z konsulatem zrobić w tym roku książkę. A nawet taki mieliśmy z panem profesorem taki dość odważny pomysł, uruchomić pomnik w ogrodzie Szewczenki, jakby to, gdzie my mamy taki pomnik i szeregu wybitnych Charkowian i to no. Niestety, ale dzięki wsparciu pana rektora, profesora Andrzeja Sokala, książka ukaże się w naukowym wydawnictwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W zeszłym tygodniu już trafił rękopis, a dzisiaj już te książki poszły do recenzentów. I to dzięki też tak by wsparciu Polski, już tak nie zginął ten nasz projekt. Robiliśmy takie wspólnie z konsulatem, takie na YouTubie można tak obejrzeć takie filmiki o wybitnych Polakach. Robiliśmy takie szereg takich wywiadów na telewizji charkowskiej. I to już tak już w okresie mojego pobytu na ten stypendium odczytała taki szereg wykładów, ale najwięcej to jest taki wielki zaszczyt, to moje zdjęcie z pani doktor Hanną Krajewską, która jest dyrektorem Archiwum Polskiej Akademii Nauk i dla każdego chyba uczonego z obcokrajowca to jest wielki zaszczyt robić taki, wygłaszać na posiedzeniu Polskiej Akademii Nauk. A jeszcze takie coś malusieńkie, coś takie nienaukowe. To jest taki mój taka tomik wierszy, koraliki z Krakowa, po polsku i po ukraińsku, opublikowane dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego Polski w Charkowie jeszcze w dalekim 17 roku. I bardzo mi się podoba mój wierszyk, który zatytułowany jak Biegnij, gdy za plecami spadają przęśla mostu liniowego, pozostaje tylko jedno, biec naprzód. Коли за тобою спадають дощечки моста, з'єднаного з ниток, залишається тільки одне – бігти вперед. І то нам позостає ще тільки іч напшот, молюся, щоб наше щіле збройне звичинжили, бо іначе й бить не може, бо то є Харков. Дякую дуже за увагу. Припрашам за бленди моє язикове, за моє концовки недосконало, але дякую за то, що... Słuchali. Dziękuję. Dziękuję.